Mało kto wie, ale jesteśmy w miejscu historycznym. Tutaj powstał jeden z największych zespołów nowochódzkich, a na pewno najsłynniejszy zespół, który zrobił największą karierę w historii nowochódzkiej muzyki rozrywkowej, zespół Laboratorium. Za mną znajduje się przedszkole, kiedyś Klub Kultury Tabakiera. W tym klubie od 1969 roku pracował Janusz Grzywacz. To była taka obrzydliwa sala tuż za stołówką, właściwie sala konferencyjna, ale miała jeden walor. Tam był fortepian. No i co, jak był fortepian, była scena, no to tylko założyć zespół. I tak założyłem zespół Laboratorium. Był to zespół poszukujący swojego stylu w muzyce. Zaczęli grać od jazzu. Zresztą, żeby zaistnieć szerzej niż tylko w klubie Tabakiera, Janusz Grzywacz z kolegami, z Edmundem Mąciwodą, Markiem Stryszowskim, z Mieczysławem Górką, wymyślili konkurs muzyczny pod tytułem Gitariada. W 71 roku na Gitariadzie przeze mnie zorganizowanej zdobyliśmy pierwsze miejsce jako zespół Laboratorium. Ale ja byłem na tyle jeszcze sprytny, że do jury wziąłem sobie znanych bardzo działaczy, krytyków z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. I w związku z tym PSJ Krakowski, czyli Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, wysłało nas natychmiast na następne festiwale, czyli na festiwale Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Ten okres nowochódzki trwał no, parę ładnych lat. Kto tam nie był? Mnóstwo wszystkich znajomych jakichś artystów, których zdążyłem poznać w międzyczasie. Czy Daniel Olbrychski, czy Sipińska była Pola Raksa. Był Czesiu Niemen, który zaprosił nas do współpracy ze sobą, jako zespół Niemena. I tam mieliśmy próby. Tam była taka zabawna anegdota, że jak się dowiedzieli pracownicy, że coś się dzieje w klubie, jakaś ciężarówka przyjechała z olbrzymim sprzętem muzycznym, no to wszyscy do okien z zewnątrz poprzylepiani patrzą Niemen. Jeden drugiemu powiedział i nagle pół zakładu wieczorem było przy oknach, podglądało naszą próbę. Z Czesiem Niemenem przewędrowaliśmy przez całą Hutę, z Strzyżyn, ładnie wzdłuż linii tramwajowej na obiad do Stylowej. Oczywiście ludzie nie wierzyli, bo to no, kto by w Nowej Hucie w tamtych czasach uwierzył, że Niemen sobie tak idzie po prostu po ulicy. To było bożyszcze wtedy. Był u szczytu popularności. Przychodzili jacyś poeci nowochódzcy, przychodzili muzycy, graliśmy próby, przyjechał kwintet Tomasza Stańki prosto z zagranicy. Był Leszek Żądło, no, mnóstwo fantastycznych artystów. Miło to wspominam. Nowa Huta sprawdziła się jako dobre miejsce dla powstania czegoś innego zupełnie niż dotychczas. Jest paradoksem, że budowa Huty Lenina miała jakby taką samą genezę jak geneza II Rzeczpospolitej. Obie zaczęły się na oleandrach. Stąd w 1914 roku wyszła kadrówka, a w 1949 tutaj w budynku schroniska młodzieżowego mieściła się pierwsza dyrekcja Biura Studiów i Projektów Hutniczych Bibrostalu, czyli tej instytucji, która projektowała kombinat imieniem Lenina. Plany kombinatu przyszły z Rosji. To były projekty rosyjskie, stąd do Krakowa przyjechała dość znaczna delegacja techników, inżynierów. Pierwotnie mieszkali oni właśnie tutaj, w schronisku na oleandrach, a potem, kiedy powstawała już huta, mieszkali na terenie Nowej Huty, przede wszystkim w domu młodego robotnika. Gdy postanowiono, że w Nowej Hucie powstanie kombinat metalurgiczny, zapadła też decyzja o rozbudowie Akademii Górniczej. Do tego czasu miała ona tylko Wydział Hutniczy, a w 1949 roku
przemianowano ją na Akademię Górniczo-Hutniczą. Właśnie tutaj, od ulicy Czarnowiejskiej, wybudowano okazały gmach, który powstał tutaj w latach 1952-53 Wydziału Metalurgicznego. Jest on doskonałym przykładem architektury socrealistycznej z tak piękną dekoracją fasad, że właściwie w Nowej Hucie nie jesteśmy w stanie znaleźć nic porównywalnego. Wysoki budynek za moimi plecami to nowy gmach piprostalu. W ramach rozbudowy huty biuro projektowe też musiało się zwiększyć. Pierwotnie chciano je zlokalizować na Rondzie Mogilskim, tam gdzie teraz stoi budynek NOT, ale zdecydowano się zostawić go na Krowodrzy. I w latach 1959-67 blisko ulicy Królewskiej, wtedy 18 stycznia, wybudowano najwyższy budynek w Krakowie, właśnie gmach piprostalu.